Chicago. W najbliższy czwartek rozpoczną się szczepienia dla osób od 12 roku życia. Informują władze miejskie, to efekt decyzji Federalnej Administracji Leków w sprawie dopuszczenia preparatu Pfizer do szczepień w grupie od 12 do 15 roku życia. Młodzi ludzie, którzy będą chcieli skorzystać z miejskiego programu szczepień, nie będą potrzebować umawiać się na wizyty, mogą po prostu udać się do punktów powszechnych szczepień. Istotne jest jednak to, że każda osoba poniżej 18 roku życia będzie musiała posiadać zgodę rodziców bądź opiekunów. Stąd udając się do punktu szczepień musi towarzyszyć jej osoba dorosła. Miasto poinformowało także, że oprócz punktów masowych szczepień w aptekach pojawią się preparaty Pfizera i będą dostępne dla wszystkich dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia. Władze miejskie przypominają, że szczepionki są bezpłatne i nie jest wymagane posiadanie ubezpieczenia ani dowodu tożsamości.